Możemy? Tak. Zwraca pan bardzo często uwagę na to, że w pańskiej twórczości są ważne wizualno-uczuciowe cechy. Czy to jest troszeczkę nawiązanie jakby do tego monachijskiego Stimmung, tego nastroju, który tak ważny był właśnie w szkole monachijczyków? Padło nazwisko Chełmońskiego. To jakby właśnie odnosiło się do tych czasów. A z drugiej strony, to znaczy nawet nie z drugiej strony, jakby kontynuacją tego jest pewna opinia wyrażona na wernisażu przez młodą dziewczynę, że to malarstwo jest bardzo nastrojowe i konieczny jest odbiór w ciszy i skupieniu. Proszę pana, ja po prostu, jeżeli używałem słowa nastrój, to nie używałem tego chyba w tym znaczeniu, powiedzmy, XIX-wiecznym. Mnie chodziło o to, że ludzie bardzo często, szczególnie na moich dawniejszych obrazach, ale także na obecnych, znajdowali po pierwsze anegdotę, po drugie określone symbole, takie jak krzyż, drzewo czy coś, które mogły oznaczać coś innego. I ja powiedziałem wtedy, ażeby się uwolnić od interpretacji symbolicznej, której wręcz nie znoszę, że u mnie, jeżeli w ogóle o cokolwiek idzie, to idzie o atmosferę i o nastrój w obrazie. Z tym, że jest pewna gama nastrojów, które ja lubię i pewna gama nastrojów, które eliminuję, których tam nie ma. Natomiast w żadnym wypadku nie chciałbym, ażeby, powiedzmy, krzyż był interpretowany jako symbol odkupienia w zrozumieniu chrześcijańskim i tak dalej, ze względu na to, że mnie chodzi o atmosferę, raczej o nastrój muzyczny. Ja widzę to jakoś bardzo muzycznie. Tak mi się wydaje, każdy obraz. Być może, że inni tak nie widzą, być może inni widzą inaczej muzykę niż ja widzę. Jeżeli na tarczy zegara zamiast godziny drugiej jest godzina 10 i w odwrotnej sytuacji tam, gdzie powinna być 10, jest druga, jeżeli nad tym zegarem jest ptak, a obok jest zegar słoneczny, jakaś brama z pozaginanymi kratami, to my, wyszkoleni w tradycyjnych szkołach polskich, zawsze staramy się coś określić słowem, coś nazwać i tutaj natychmiast tworzy się ta literackość w odbiorze. Ten zwykły odbiorca stara się jednak te elementy połączyć i albo szufladkuje pana w surrealizm, albo w symbolizm i tak dalej, i tak dalej. Pan od tego ucieka. Zdecydowanie uciekam, tak. Zdecydowanie uciekam od określeń takich, że jest to sztuka symboliczna, bo nie określam niczego przez nic. To znaczy nie jest morze, które ma określać kolektywną nieświadomość, na przykład według Junga czy coś takiego, bo to jest ten normalny repertuar symboli. Po prostu ja nie piszę tego ze słownikiem ani Eliady, ani żadnym innym w ręku i po prostu jak maluję coś, to siłą rzeczy z tą rzeczą wiąże się pewien zestaw skojarzeń, pierwszych skojarzeń, prostych skojarzeń i tak dalej. I te pierwsze skojarzenia kilku przedmiotów wyrażonych na tym zderzają się ze sobą i tworzą pozory treści, ale to nie jest treść zamierzona przeze mnie. Z jednego wywiadu wywnioskowałem, że są to jakby wariacje na temat snów, że to jakby rozpisywanie dalszej części snów, które gdzieś tam w skrawkach pamięci pozostały z nocy. Czy pan takie sny ma rzeczywiście, czy jest to jakby zbitka wywiadowa, dziennikarska, która powstała na skutek właśnie dopełniania twórczości słowem, malarskiej słowem? Więc te wszystkie opinie na temat tego, jakobym malował sny, to się biorą chyba właśnie od dziennikarzy, bo ja naprawdę w życiu raz jakiś jeden sen próbowałem namalować, to znaczy fragment jakiegoś snu, jakiś obraz ze snu gdzieś jeszcze we wczesnym młodości i po prostu nigdy się nie posługuję snami. Oczywiście może powiedziałem przy jakiejś okazji, że technika powstawania, że to, co mam wspólnego z surrealistami, to jest taka oniryczna metoda twórczości, że ja się nigdy nie zastanawiam, dlaczego na przykład posadzę ptaka komuś na ramieniu, tak? We śnie może to nastąpić całkowicie przypadkowo, że ja po prostu robię to na zasadzie absolutnego luzu. On mi tam pasuje, tam jest został postawiony, nie zastanawiam się, dlaczego napisałem cyfrę 28 na obrazie, bo też się znajduje na wielu obrazach 28, albo 2, albo coś takiego. To nie znaczy nic. Są jednak napisy w pańskich obrazach, które po prostu czyta się tak i znaczą one to, co znaczą, jak Nevermore na balonie.
No tak, no ale to jest mój dość dawny obraz i rzeczywiście, jeśli idzie o ten obraz, to szło mi o jakieś tam skojarzenia treściowe, z tym, że nie były to akurat nie skojarzenia z poematem Edgara Allana Poe. Po prostu chodziło o zestawienie tam bodajże dwóch wilków i balonu i z dogasającego ogniska. Wydawało mi się, że jest to jakby zetknięcie czegoś, co nigdy nie może się zepchnąć rzeczywistości, że jest to jakby coś, co te wilki razy zobaczyły i nigdy więcej nie zobaczą. No i to brzmi idiotycznie, jeżeli się próbuje wyjaśniać, ale to tak jak tłumaczeniem kawałów. Po prostu trzeba odczuć. Jak ktoś tego nie odczuł, to i tak na nic cały obraz był. Ale ja, to jest już strasznie dawno za mną. To jest chyba z 15 lat temu namalowane. Ja się nie potrafię dzisiaj wprowadzić w ten nastrój, który... To już żyje własnym życiem, tak. To już poszło i gdzieś jest daleko. No to były takie obrazy, tak. Które gdzieś powstawały z końca lat 70. czy w połowie lat 70. Ja byłem jakby innym człowiekiem jednak wtedy. O innych rzeczach myślałem, byłem pod wpływem jakby innych ludzi, którzy ze mną rozmawiali się o rzeczy, jak dawali jakieś książki do przeczytania, to może miało wpływ na pewien zestaw wyobrażeń, ponieważ Andrzej Urbanowicz, który szalenie był wtedy zafascynowany buddyzmem zen, mistycyzmem i tymi wszystkimi rzeczami, no więc ja przeczytałem jakby dość dużą ilość literatury, która na ten temat była i to niewątpliwie oddziałało na mnie, ale nie w sposób jakiś bezpośredni i prosty, także to się nie da egzegezy każdego obrazu tutaj przedstawić i powiedzieć, że właśnie o to chodziło. W jednym z wywiadów mówi Pan, że im człowiek jest starszy, tym ma większy dystans, tym mniejszy podziw budzą jego wcześniejsze przemyślenia. Co Pan teraz odrzuca? Bo wspominał Pan o filozofii zen. To tak jest, że są pewne mody, które na nas oddziaływują po latach. Sami się do tego uśmiechamy. No tak, było, przeszło, to było trochę śmieszne. Czy są takie rzeczy teraz, które Pan... Proszę Pana, stale coś odpada od człowieka. Ja przede wszystkim z przerażeniem myślę, że może niektórzy ludzie zachowują moje stare listy. I myślę, ileż ja idiotyzmów napisałem w tych listach, pod którymi bym się obecnie absolutnie nie podpisał. Raz, że wypowiada jako młody człowiek, wypowiadałem się apodyktycznie na tematy, o których w ogóle nie miałem żadnego pojęcia, tak na przykład polityka. Polityką ja się zacząłem interesować o tyle, o ile, bo nigdy się nie interesuję mocno, ale dopiero po 89 roku, a przedtem wypowiadałem się nie mając po prostu zielonego pojęcia. No i teraz te wypowiedzi jakby gdzieś zostały, to straszna rzecz, prawda? A poza tym oczywiście nie tylko z buddyzmu zen się wycofałem. Wie Pan, ten okres, w którym końca lat 60., początku lat 70., ja byłem już starszym facetem, bo miałem przekroczoną 40 i absolutnie nie miałem nic wspólnego z tym ruchem hipisów, który wtedy był, ale tym niemniej to miało bardzo silne oddziaływanie poprzez muzykę, legendę, która koło tego powstała i szereg osób, i w tym przyznam się, że również taki stary cymbał jak ja, w coś wierzyło, w erę wodnika, w jakieś inne rzeczy, takie bzdury jednak jakoś się ulokowały w głowie i ja przyznam się szczerze, że ja byłem wtedy pod mocnym wpływem właśnie takich jakichś przekonań i wiary tego typu. Nie tylko Pan, bo przecież wielu, wielu ludzi... Ja też ciągle próbuję w coś wierzyć, co potem po jakimś czasie, po paru latach okazuje się no, nawet śmieszne. Czy to z naukowego punktu widzenia, jak ten cały strukturalizm okazał się też no, tylko metodą badawczą, mniej lub bardziej słuszną, ale tylko. Nie, nic w tym nie ma boskiego, nic w tym nie rozwiązuje to życia. Jeżeli mówimy o pewnych wątpliwościach, również w pewnym wywiadzie wspomniał Pan, że nigdy nie chciał Pan zostać pedagogiem akademickim ze względu na to, że jedyne co Pan by przekazywał to coraz większe wątpliwości. Czy były to wątpliwości dotyczące malarstwa, czy w ogóle życia, czy egzystencji? Proszę Pana, tak jak mam takie opowiedzenie na to, że inni się składają z przekonań, ja się składam z wątpliwości i to tak już chyba zostanie.